Miałam takie zadanie, żeby pana pocałować. No wie pan, taka zabawa z pana. Nie, 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 tak, nic nie będę patrzył. Naprawdę proszę opuścić szpital. Ona mi napije. Doktorze Wojciechu, ja na przykład mam zrobić strip. Stop, naprawdę, drogie panie, proszę. Proszę o spokój, drogie panie, naprawdę tu się leczy ludzi, naprawdę proszę opuścić szpital. Myśli, że po co my tutaj przyjechałyśmy? Oczywiście. No nie wiem, naprawdę, chyba się dobrze zabawić, proszę stąd wyjść, naprawdę. Przyjechałyśmy tutaj z Wiolką. No, ona wypadła z meleksu. Rozwaliła sobie w domu. Dobra, dajcie, po kolei. Nie wszystkie na raz, gdzie ona teraz jest, o kim mowa? Wiolka, moja siostra. No. Gdzieś to, Jezu, rzeka, Wiolka. Przyjechała. Koleżanki i siostra zazdroszczą przyszłej pannie młodej narzeczonego. Dziewczyna poznała go 3 miesiące temu podczas imprezy. Od razu wprowadziła się do niego i natychmiast podjęli decyzję o ślubie. Proszę usiąść. Proszę siadać. Jedziemy od razu na salę. O, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, jedziemy na salę. A pani opuszczą szpital teraz. Nie, dobrze. Proszę, stop, proszę tutaj zostać albo najlepiej opuścić szpital. Rozumiemy się? Proszę stąd wyjść, naprawdę. Ale jestem i siostrą, ja wchodzę. Dobrze, pani niech wejdzie, panie tutaj zostają albo stąd idą, dobrze?